Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Pierwsze od dwóch tygodni skoczyłeś właściwie komplet skoków, to cieszy. Tak, natomiast też chciałem troszkę podrenować, pobawić się trochę skokami, a też nacieszyć tym, co się tutaj dzieje. Były wahania? Doris będzie śpiewać na żywo, to jest piękna sprawa. Jeszcze nie. Jeszcze mam dwa dni, żeby się nacieszyć. Były wahania, czy skoczyć w tych kwalifikacjach, czy od razu podjęłeś taką decyzję? Nie, nie było żadnego wahania. Dzisiaj podszedłem bardzo treningowo do tego, co się dzieje. Starałem się po prostu wykonać dobrze swoją pracę. Zabrakło troszkę odpowiedniego tempa na progu, tempa odbicia, trochę płynności, natomiast generalnie technicznie te skoki były dobre. No i mogę być dzisiejszego dnia zadowolony. Ważny konkurs drużynowy dla Was. Raz, że przed Waszą publicznością, dwa, że będziecie startować jako liderzy Pucharu Narodów, to chyba taka szczególna mobilizacja też na tym. Znaczy, ja podchodzę do każdego konkursu tak samo i do każdego skoku tak samo i tak naprawdę to, że w tym momencie prowadzimy w Pucharze Narodów, nie daje nam żadnej przewagi, ani tym bardziej, nie wiem, czegoś więcej, czegoś, czego inni nie mają. No po prostu musimy w dalszym ciągu robić swoją pracę, wykonywać najlepsze skoki, na jakie nas stać, a później zobaczymy, jaki wynik nam to da. Przed Zakopanem chyba jeszcze wobec Ciebie nie było, bo z reguły w tych sezonach, które były największe osiągnięcia, to Ty rozkręcałeś się powoli i na tym etapie sezonu nie byłeś liderem Pucharu Świata. No, oczekiwania są zawsze i to jest pozytywne, ponieważ to pokazuje, że w dalszym ciągu no jest zainteresowanie skokami narciarskimi, kibice nas wspierają i oczekują od nas, żebyśmy odnosili dobre wyniki. Aczkolwiek nie zawsze udaje się tym oczekiwaniom sprostać, pomimo tego, że są i chęci, i też umiejętności, natomiast zawsze coś może pójść nie tak, zawsze to warto mieć się na uwadze. Aczkolwiek ja spróbuję zrobić po prostu to, co robię cały czas, czyli oddać swoje najlepsze skoki, na jakie będę potrafił. I tyle. Nie, nie walczyłem. Chciałem zobaczyć twoją minę. A pytam o to, bo czasami pomaga, a czasami Na ten moment dla mnie to nie ma większego znaczenia. Ja po prostu cieszę się tym, co robię. Naprawdę czerpię dużo radości ze skakania i nie ma znaczenia, czy jadę jako ostatni, czy jadę jako piąty od końca, czy w połowie stawki. Po prostu chcę to robić na dobrym poziomie. No i chcę być po prostu uśmiechnięty po skokach. I to jest wszystko, czego oczekuję w tym momencie od tego, co robię.